Maj 2024, samochód ma 57 tysięcy kilometrów przebiegu, 4 lata i będę testował, ile kilometrów przejadę tylko na prądzie, na akumulatorze. Zaczniemy od tego, że pokażę Wam, ile było cykli ładowania. Palcem, powiedzmy, gdzie to jest napisane. Liczba procesu podłączenia i liczba zablokowań. Dobrze, teraz zobaczcie, ta liczba ulegnie zmianie. Weź tak, Paweł, tutaj komórkę daj. O, pewnie jest jakieś ostro. Wkładam. Widzisz zmianę? Tak. Uległo, tak? Czyli to pokazuje, ile razy do tego samochodu podłączałem ładowarkę samochodową i ile razy ona, auto było ładowane. To jest duża wartość, no ja, bo ja go często ładuję. A teraz przełączymy się na drugą wartość tutaj w systemie. To jest na kilowatogodziny ładowania akumulatora. Ta wcześniejsza opcja. Pokaż to, może pokazać tutaj. My korzystamy z takiego programu. O, teraz nie widać, ale chodzi o to, że mam podpięte w samochodzie. O, tutaj diagnostyczny klucz i poprzez specjalny program dla samochodów grupy Volkswagen mogę to wszystko oglądać. To jest to, tak? W tym momencie takie są wartości. Ja pozwolę sobie włączyć do ładowania. Dobra, przełączamy ładowarkę. Tam się powinien zapalić zielony guzik, że się auto ładuje. Ładuje się i to ulega zmianie. Jest coś? Nic. No, zmieniło się. Tak? Wzrasta? Właśnie, tak. O, tak faktycznie widzę. Powolutku rośnie sobie ten. Interesuje nas kilowatogodziny. 9949 kWh. Tyle energii dostał już ten akumulator. On jest o pojemności około 10 kWh. Także zobaczcie, jak intensywnie był ładowany. Zarówno poprzez ładowanie takie domowe jak teraz, jak i ładowanie w czasie jazdy. Bo w czasie jazdy on też jest ładowany. Czyli nie dzisiaj, ale bo się jest wieczór. Naładuję go do pełna i przejadę nim tak dużo kilometrów, tak długo, aż włączy mi się silnik spalinowy, czyli auto stwierdzi, że już nie ma w ogóle energii w akumulatorze. I zobaczymy, porównamy to z moimi corocznymi próbami pokazującymi, ile energii ono spala. W jakiej kondycji jest akumulator w tym samochodzie. Do pełna wyzerowałem licznik i mam informację, że starczy mi na 50 km. Zobaczmy. Pierwsze 10 km przejechane i 44 km jeszcze zasięgu. Droga w miarę pusta. 20 km. 39 zostało do przejechania. 30 km. I mamy jeszcze energii na 33 km. Spalanie 13,3. 40 km. I mamy jeszcze na 26 km energii, 12,6 spalanie. 50 km, równiutko 50 km, zostało jeszcze na 17 km, spalanie 12,4. Było kilka upgrade'ów oprogramowania, które spowodowało, że jest lepsze odzyskiwanie energii przez samochód, co widać, no spalanie 12,5 kWh na 100 km przez limuzynę, dużą limuzynę, bo Super B jest dużym samochodem, jest samo z siebie rewelacyjne, no i dystans do przejechania jeszcze 16 km, także no dzieje się, dzieje się. 60 km, 7 km zostało, spalanie 12,2, no to zobaczymy, czy Tesle też tyle mają spalania. 65 km przejechane, zostało jeszcze 2 km, spalanie 12,2, to już jest bez zmian.
Dojechałem do domu 66,9. Zostało 0 km, spalanie 12,1. Być może jeszcze bym przejechał z pół kilometra, ale już nie chciałem nagrywać w czasie jazdy tego jednego momentu, kiedy będę idealnie pod domem. Zaparkuję samochód. Odkręcę kierownicę. Jakie wnioski? Zobaczcie, 12,1 kWh na 100 km. Taki wynik myślę, że nie osiągnie żadna Tesla. Średnia prędkość 50 km na godzinę. Godzina 21 od uruchomienia. Przejechałem 65 km. To mamy 66,9. Jakaś taka jest pewna rozbieżność. Zostało mi na 0 dokładnie, ale też tu widać, że jest 0, dokładnie 0. No, jak widzicie, Skoda naprawdę dzięki upgrade'owi oprogramowania odrobiła swoje lekcje. Duża limuzyna, superby. To nie jest samochód taki mały. To jest największy samochód w grupie Volkswagen. Czyli Volkswageny, Audi i Skody, nie ma większego auta niż to. Najdłuższe, ciężkie, mocne, z dwoma silnikami. A mimo to tylko w trybie elektrycznym uzyskałem 66,9 km. Kontynuujemy jazdę. 67 km. Była dłuższa przerwa, auto stało, a to nie przeszkadza oczywiście. To działa na niekorzyść samochodu. 67,1. Tu widzicie pewnie, jak się wygląda ilość energii jeszcze. No i tutaj wyzerowało do uruchomienia. No jest, włączyło się. 67,3. Także to, co mówiłem na początku, pod koniec tamtego ujęcia, no to można przyjąć. 67,3 km. No i teraz pytanie. Myślicie, że Musk kupi Skodę, żeby zobaczyć, dlaczego, w jaki sposób takie super wyniki można uzyskać? A? Myślę, że zawstydziłem Muska. Tesla ma dużo wyższe spalanie niż zwykła hybryda Skody. A druga sprawa, zobaczcie, że 4-letnie auto, cały czas akumulator jest bardzo, bardzo sprawny. Dobrze działa, nie traci pojemności. Także auta elektryczne, jeżeli ktoś się bał, że będą traciły pojemność akumulatora, to mamy dowód na to, że tak nie jest. Mimo, że naprawdę bardzo dużo mam cykli ładowania. Zobaczcie, ja codziennie ładuję go do pełna, bo jest mała pojemność. Dzień w dzień ładuję go od 0 do 100% z powrotem i tak dalej, i tak dalej. W aucie elektrycznym ludzie ładują samochód rzadko. Ładuje do pełna i potem on tych dziennych przebiegów nie ma takich, żeby 100% akumulatora zadawał i znowu go ładował. W przypadku mojej hybrydy mamy 4-letnie ładowania dzień w dzień. Co widzieliście zresztą z komputera i co teraz widzieliście też u mnie, bo za chwilę będzie naładowany do pełna i znowu jutro pełny cykl zrobi ten akumulator. Napiszcie proszę, co o tym myślicie, czy taki wynik Was dziwi i czy Was dziwi to, że 4-letni samochód nadal ma tak dobrą pojemność akumulatora i nadal aż tyle kilometrów jest w stanie zrobić dużo, dużo więcej niż w pierwszym roku, niż w drugim roku, niż w trzecim roku. Wielkie dzięki za uwagę. Do usłyszenia.